No oczywiście, o zawodnikach Virtus Pro. Teraz też się rozmawia sporo, mi też często pytacie, co myślę. Ale wydaje mi się, że już Virtus Pro do lat swoich 15 nie wróci. Myślę, że może się zdarzyć, że na turnieju zajdą gdzieś dalej, może nawet wygrają jakiś większy turniej, ale... Ale żeby tak wrócili na stałe, wydaje mi się, że będzie ciężko. Za dużo problemów, za dużo zmian, za dużo afer, jakby te wyniki, jeżeli sam Snax mówi o Virtusach, o tonącym okręcie, no to ciężko, ciężko myślę. Tymczasem wracamy do rundy. Sergiej, ten z jednym fragiem. Siemanko, na wstępie tego filmu chciałbym Cię zaprosić do wzięcia udziału w giveaway na kosem Good Knife, Brightwater, Minimalware oraz 1000 V czy Fortnite, tak więc subskrybuj kanał razem z dzwoneczkiem, polub ten materiał, polub Face'a, zafollow mnie na moim nowym Instagramie, każdy musi tam wbić, bo jeszcze nikt mnie nie followuje. Wszystkie linki do sociali macie w przypiętym komentarzu na samej górze oraz napisz komentarz z godziną, o której oglądasz ten materiał. Jeżeli napiszesz w komentarzu model swojego telefonu, to ja przypnę Ci serduszko. I taka uwaga ode mnie, radzę spełniać wszystkie warunki konkursu, ja i tak będę je sprawdzał, a nie chcę później po prostu niepotrzebnych 5. I standardowo, jeżeli pomożesz wbić mi pod tym materiałem 1000 lajków, to kolejny film będzie już jutro. Dodatkowo, każda łapka to jeden grosz na wybrany cel charytatywny. A teraz zapraszam do dalszej części materiału. Trzymaj się i hej! Szukasz drużyny do wspólnego grania albo kumpli do MMA? Dzięki dreamteam.gg jest to możliwe. Szukaj, łącz się, zarządzaj i zarabiaj realne pieniądze. Zdobywaj doświadczenie i zostań profesjonalistą. Dołącz już dziś. Dreamteam.gg. Polecam Ci, Paweł. 150 chyba 9 zł za to dałem. Ale wrażenia bezcenne. A my, moi drodzy, zapraszamy w takim razie na film o drużynie Kinguin. Muszę pójść po kawkę, wiecie? Muszę pójść po kawkę, bo bez kawki to nie będę lądował dobrze. To będzie dużo najtego barfarty? Będzie przepraszam, może tak. A na razie nie planuję jeszcze nic, wiesz? I teraz Małzinio zostaje sam z jednym fragiem. Małz jeszcze walczy, Małz po raz kolejny i teraz musi uciekać! Małzinio, headshot! Headshot na koniec tej rundy. 1-3 ugrane przez Małza, ale z jakim trudem wygrywamy tę rundę. Wyrywamy, wyszarpujemy ją wręcz naszym rywalom w sytuacji 2-5 chyba nawet przecież. Na szczęście się udało, ale co Małzinio teraz dał na koniec, tak już uciekając, jakąś taką magiczną pestkę z tego uspa trafił. No i mamy 2-0, Savik Salon ze snajperką. Teraz pistolet w rękach tego zawodnika. Czeka cały czas Rallen, ma podłożoną bombę na widoku. Poczeka na rywala, Cykron fejkuje brojenie. Rallen wychyli w dobrym momencie, to jest 1-1. Rallen, dwa pierwsze fragi w tym spotkaniu, na to Safix podchodzi. Rallen wszystko słyszy, oj, nie udało mu się skoczyć do okna, ale udało mu się sfragować. A więc pierwsza runda na przełamanie dla Kinguin. Runda eko, dzięki Rallenowi i Minisowi, bo to jest runda. Kurde blade! Jeszcze mi będzie tańczył gdziat jeden pieprzony. Jak ja się dałem porobić, to ja nie wierzę, no. To nieźle. Daj pan spokój, nie? Jeszcze bym zginął od tego. CT do Persji. Dorzucony smoke, żeby troszkę zawodnikom CT przeszkodzić. Rotuje już graczy antyterrorystów, ale tu na to Safix znowu z umami. Nawet nie potrzebował celować specjalnie w rywala, żeby te fragi zdobywać od razu zadowolone. Wydaje mi się, że gdyby jeszcze trochę poczekał, tutaj próbował jakieś kąty łapać z kolegami, to mógłby się zagłębić. Przewrotny los. Rekordy. No byłem właśnie. Blisko. O,
Dobra, nie bawię się, bo zaraz przegram. Pozdro. Nie no, jakbym się... Jakbym chciał go dobić z tego kill-offa, to 100% bym przegrał. Ale to spierdzieliłem, o mój Boże. O Jezus. Może być lipa teraz, bo nie mam zbytnio... Mówisz? A, oczywiście, mapa. Łukasz Pożyczek. Sayo mówi, że gracze Team Kingi powinni wziąć pauzę i ochłonąć. Patrząc na to, co tu się dzieje, to potrzebne 2 tygodnie w ciepłych krajach. To powinna być dominacja w pierwszej połowie, a są duże problemy. Pożyczek! No właśnie, może Kingwin powinien pożyczka wypożyczyć, żeby im doradzał. Tego Mausinio nie wytrzymał w końcu, wychylił, wiedząc, co robi zawodnik antyterrorystów. Znowu okrzyk Taza. Oj, tutaj... Tutaj uspokaja chyba admin Wiktora, ale Wiktor mówi, że przecież oni też krzyczeli. No co tam? No właśnie, lekko go tylko zwyzywałem, a on się... Dokładnie, no bez przesady. Co to, baba? Ja... Przepraszam. No właśnie, oni też wyzywali przecież. No nie dolecę tam. No przecież jak, kurde, on przenika przez wszystkie ściany, no! Do cholery jasnej, przez wszystkie ściany przenika, pierdzielny dziad. Nawet nie mogę oddać jego strzału, bo przez wszystkie ściany przechodzi. Ja pierdzielę, no! Ale na razie dobry fair rzucony, Mausinio już obity, Hampus stara się skanować. Wycofa jednak defensywnie, Brolon jednak cały czas blisko tego głównego wejścia pod bombside B. Teraz lecą granaty, lecą i leci smoke, leci Mołotow, dorzuca Mołotowa Hampus, gasi się Brolon, no nie! Nie zgasił się Brolan, trochę pomylił się jednak. Myślał, że ten smoke wpadnie w tego Mołotowa i że szybko ten ogień zgaśnie, a tu nic z tego. Proszę bardzo, jak znakomicie. Celnie minis, Brolan próbuje, na szczęście ta seria Fallout to nieudana, ale Disco Doppel jeszcze walczy. 55 HP na koncie, wyjeżdża Rallen, no i tutaj tylko jeden zawodnik, minis nie da rady, Disco Doppel! Jak on to ugrał, to było 1-4, a nasi nie byli w stanie takiej rundy domknąć, kiedy... Bambiki, ja naprawdę mam jako prograć. No bo jestem prograczem, mam problem z bambikami na solo, nie? Naprawdę. I nie tylko z bambikami, no już Fortnite tak się rozrósł, że 3/4 graczy umie się normalnie budować, nie? Ksajo ma 9000, kurde. Marcinie Majkut, następnym razem cię pokonam! Są jakieś pistolety, ale 2 uspy, tylko lekro res, także niesamowicie to spotkanie nam się potoczyło. A co to za sobie smog? Poradził. Mamy 11-11, także comeback zrobiony. Teraz to nasi mają lepszą okazję. O, jest! Oj, jest proszę. Powtórka, proszę. Tak właśnie skanował minis w tej rundzie. Tak właśnie trafił rywala. Jak oglądałem minisa, to z drugiej strony tak skanował. Zawodnika w mainie właśnie będąc pod boostem. No proszę. Wszystko, co mają zawodnicy Tero. I to będzie szybkie wyjście z pałacu na bombce. A jestem ciekawy, czy to się uda. No, zrzucony smog już za późno. Freddy wcelowany, ale Getrite z pierwszym fragiem. Tu jeszcze Brolan od respa. Blisko niego Getrite. Getrite po raz kolejny! No i co teraz zrobił Getrite? Zaryzykował naprawdę wiele, ale wiedział też, gdzie ustawia się Brolan w takiej sytuacji.